Maciej Zieliński, witam i zapraszam na program Kontrast w Zebra TV, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Rafał Foryś, przewodniczący Radomskiego Okręgu Konfederacji Korony Polskiej oraz prezes Fundacji Rolnik Handluje. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Radomski Przemarsz Niepodległości za nami. 11 listopada odbędzie się coroczny Marsz Niepodległości w Warszawie. Politycy Konfederacji nie powinni wykorzystywać agendy samego Marszu Niepodległości do realizowania własnych celów politycznych, powiedział prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz na antenie telewizji w Polsce.pl. Czy po takich słowach Konfederacja weźmie udział w tegorocznym Marszu Niepodległości? Czy rzeczywiście chcą państwo ten marsz wykorzystać do celów politycznych? My chcemy ten marsz wykorzystać do celów normalnych. Żeby przywrócić normalność w tym kraju, to po prostu chcemy uczcić datę 11 listopada, tak? Ja później wrócę do tematu drugiego, naszego lokalnego święta, ale jeżeli chodzi o 11 listopada, my chcemy podkreślić tą ważną datę, jaką jest odzyskanie niepodległości. A czy tam się pojawią politycy, to chyba dobrze, że się pojawią politycy, lepiej chyba jak pojawią się, jak mieliby siedzieć w domach. A pan Robert Bąkiewicz ewidentnie chce przejąć jakby tą inicjatywę, chce przejąć całą formułę marszu. Nie wiem, czemu tak robi, czemu nagle atakuje, bo to jest atak Konfederacji. Bo kiedyś było inaczej. Ja sam pamiętam, jak tu lokalnie organizowałem lokale pod inicjatywy, pod jakieś wydarzenia dla pana Roberta, bo kiedyś tworzył Roty Niepodległości. Nie wiem, czy one są dalej tworzone, czy nie. No ale później się to jakby sytuacja odwróciła i to diametralnie. Nie wiem, czy to jest związane z tymi dużymi dotacjami wielomilionowymi, które dostał na swoje stowarzyszenie. Wydaje mi się, że tak, bo narracja się zmieniła o 180 stopni. Teraz jest nagły atak na Konfederację. Oczywiście, że pojawi się tam Konfederacja, pojawią się tam nasi politycy, liderzy. Sam osobiście się wybieram, ponieważ to jest ważna data. Tak samo, tu wrócę do początku pytania, tak samo jak dla Radomia, dla regionu radomskiego jest ważna data z 1 na 2 listopada, kiedy to jako Radom, jedno z pierwszych miast w Polsce, odzyskaliśmy niepodległość, o czym tak naprawdę mało kto wie tutaj z naszych lokalnych, z naszej lokalnej społeczności, a warto o takich inicjatywach przypominać. Fajnie, że to zrobiliśmy oddolnie, niepolitycznie. Na tym marszu zebrało się naprawdę wiele wspaniałych ludzi. No, i padły ważne słowa. Padły ważne słowa, no było blisko 100 osób. Tu muszę podziękować, bo ja byłem współorganizatorem tylko, więc tu muszę podziękować Filipowi Waligórskiemu, naszemu tutaj patriocie lokalnemu, ale z wielkim biało-czerwonym sercem. Świetna robota, no ale no, na tym wydarzeniu pojawiły się oddolne organizacje, tu też pod przewodnictwem naszego działacza, redaktora też Głosu Obywatelskiego, Watahy Głosu Obywatelskiego. To jest organizacja no, oddolna, taka prospołeczna, która działa na terenie całego kraju. Mają swoją rozgłośnię na kanałach internetowych. Także, ale pojawili się także stowarzyszenie związane z edukacją, czyli Nauczyciele dla Wolności, wiele, wiele innych. No i przypadkowo nieoczekiwanie pojawił się poseł Grzegorz Braun z redaktorem Marcinem Rolem, to jest w Realu 24, niezależna telewizja. Ponieważ wracali z Krakowa z targów książki. Akurat tak się okazało, że przed 19 byli koło Radomia i zajechali za 10-19 i razem z nami uczestniczyli w marszu, ale także w późniejszych wypowiedziach. No ale ta wizyta no, brzmi jakby była przypadkowa, ale już słowa, które tam padły, które wypowiedział przewodniczący prezes Braun, nie były już przypadkowe. Co to były za słowa? Piękne słowa. One dotyczyły głównie teraźniejszości, ale były jakże aktualne w 18 roku, ponieważ wtedy Komitet Pięciu, jak się zebrał właśnie oddolnie, chodziło właśnie o tą podmiotowość Radomia i całego kraju, żeby odzyskać niepodległość i znaczenie naszego miasta. Więc tutaj, nawiązując do tamtych lat i do teraźniejszości, poseł Braun, ale także i ja, mocno podkreśliliśmy problem, jaki obecnie występuje w naszym mieście, a to znaczy, że jesteśmy uzależnieni od Warszawy, że musimy czekać, aż łaskawie nam odetną ten kuponik albo i nie, więc to graniczy czasami z cudem i później problemami tutaj, jeżeli chodzi o wydatkowanie pieniędzy publicznych. No i nie może być tak, że będziemy lokajami jakimś tam
Warszawy. My jesteśmy za tym, żeby tworzyć samorządność regionalną, mocne podstawy, podwaliny naszego miasta, żeby Radom był prawdziwie wolnym, autonomicznym miastem. I do tego zmierzamy i głośno mówimy o tym. Ja się bardzo cieszę, że prezes też to podkreślał, że miasto Radom musi być miastem wojewódzkim. Ponieważ my na to zasługujemy, jak najbardziej na to zasługujemy. Wtedy będziemy tutaj dbać, będziemy u siebie na swoim tak prawdziwie, a nie tylko czekać na jakieś gifty czy fochy, może nie fochy tutaj z centrali bądź z jakiegoś sejmiku. A czy możemy oczekiwać, że Konfederacja już po wyborach, jeśli uda się państwu wejść do parlamentu, będzie ten temat, mówiąc tak kolokwialnie, grzała? On będzie gdzieś tam jako jeden taki z ważniejszych tematów tutaj dla Radomia, które Konfederacja będzie poruszać. No ja nie odpuszczę tego tematu. No, ja chodzę po ulicach Radomia, ja nie unikam spotkań z moimi przyszłymi wyborcami, ale wszystkimi mieszkańcami miasta, więc no, jakby to dosyć słabo wyglądało, jakbym nagle się o tym zapomniał. Nie, no to jest bardzo istotny temat, na którym mi osobiście bardzo zależy, ponieważ nie tylko podkreśla rangę naszego miasta, ale rangę całego Radomia, całego regionu radomskiego, a cały region radomski jest bardzo bogaty. Czy to jeżeli chodzi nawet o rolnictwo, ale przemysł, dawne w ogóle województwo świętokrzyskie, gdzie bardzo dobrze żyliśmy przecież z innymi województwami, nawet ja to mówiłem na Wiecu, jeżeli chodzi o działanie Eugeniusza Kwiatkowskiego, przedwojenny projekt COP-u, czyli zakładał współtworzenie w ramach wielkiej działalności przemysłowej, właśnie także i Radomia, gdzie my tu mieliśmy przemysł, mieliśmy obuwnictwo, mieliśmy zakłady metalowe, mieliśmy zakłady odlewnicze, mieliśmy własne telefony robiliśmy. No, działo się w naszym mieście. Warto o tym pamiętać i o tym nie zapominać, ponieważ jak mamy, bo to i mamy szkoły później i edukację, mamy zawody techniczne, mamy inżynierów, no, cała Polska, cały świat od nas się uczył, a niestety nasze miasto jest teraz zdegradowane. Mhm. I dzieje się w Radomiu, ale też właśnie nie zawsze dobrze. PKS Radom przeszedł do historii od wtorku. Charakterystyczne niebiesko-białe autobusy z logo PKS Radom nie wyjeżdżają już w drogę. Pan jest mieszkańcem jednej z podradomskich miejscowości, tutaj miejscowości regionu radomskiego. Zapewne niejednokrotnie miał pan okazję korzystać z usług PKS Radom. Czy tak nie kręci się łezka w oku trochę? Kręci się, bo to jest ogromna tragedia ludzka także, bo przypomnijmy, że 80 osób straciło pracę, 10 gmin jakby jest pozbawionych środków komunikacji. To jest naprawdę bardzo duża liczba osób. No i to są też dzieci, które mają problem z dojazdami do szkoły. Fatalna sytuacja. No, tu powinna być jakaś ingerencja i pomoc, no bo przecież wiemy, że od 7 lat jest pompowana ta myśl, że państwo ma pomagać w przejazdach regionalnych. Nawet powstał specjalny fundusz, który miał jakby się tym zajmować. Więc ja nie widzę jakby problemu, żeby skorzystać z usług firm prywatnych i po prostu dopłacić. Przecież tak się robi. Jeżeli budujemy ulice, jakieś inne inwestycje, to przecież bierzemy podwykonawców. W tym przypadku można byłoby zrobić to samo. Czyli wybieramy jak najwyższą jakość usług za najlepszą cenę. I te przewozy regionalne uruchamiamy. Dzieci nie muszą, tak jak wiem, że jest chyba w gminie GUS, jeden autokar będzie teraz jeździł po całej gminie, zbierał dzieci do szkoły. No, to nie jest zbyt dobre. No i tutaj wchodzi dalej ten punkt wydawania pieniędzy publicznych, no bo znowu w Wierzbicy są takie dwie małe miejscowości, Zalesiny i Łączany. Te miejscowości dzieli odległość kilometra. I tam jest jedna szkoła i druga szkoła podstawowa. I 8 100 tysięcy ma zostać wydane z Polskiego Ładu, z Nowego Ładu, ma wydać państwo polskie na powstanie dwóch hal gimnastycznych. Uwaga, w jednej miejscowości jest 80 dzieci, w drugiej 50 dzieci. No to ja się pytam, czy nie można wydać tych pieniędzy, nie wiem, 4, bo to jedna z hala kosztuje 4 miliony. Nie można 4 milionów wydać na jedną halę, która spokojnie by wystarczyła, przepraszam, dla tych wszystkich uczniów.
Skoro dzieli od niej do szkoły tam kilometr, no i po co budować dwie? No i to wydatkowanie właśnie jest. I to znowu no może wraca... jakiś autobus, tak, który by dowoził, którego no już, jak wiemy, przynajmniej nie źle będzie. Źle dysponowanie środków, ale to może znowu jest właśnie, wracamy do pierwszego pytania z tego wiecu i z tego, o czym mówił poseł Braun, o czym mówi coraz więcej Radomian, czyli czy w momencie, kiedy nie mielibyśmy autonomicznego tutaj miasta wojewódzkiego, czy nie lepiej byłyby wydatkowane te pieniądze publiczne? Mhm. No mamy właśnie od kilku lat działający Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, rządowy fundusz, no nie pomógł w tym przypadku, miał nie tylko uchronić, prawda, aktualne połączenia przed likwidacją, ale w skali kraju, ale również rozwijać kolejne, żeby tych czarnych map, plam na mapie Polski było coraz mniej. No, w Radomiu tych plam mamy teraz więcej. Nie udało się ten pomysł. W przypadku Radomia, można powiedzieć, nie wypalił. Jak myśli pan, to jest problem, że nie jesteśmy miastem wojewódzkim i dlatego niedobrze są rozdysponowywane pieniądze. No już częściowo odpowiedziałem na to pytanie. Tak, no na pewno to jest jeden z powodów, ponieważ nas traktuje się marginalnie. Nie przykuwa się do nas tam z centrum, z Warszawy, nie przykuwa się należytej uwagi do miasta Radomia i do naszego regionu. To jest bardzo smutne, ale to jest prawdziwe i to widać na każdym kroku. Więc tak, jak najbardziej po raz kolejny powie, że Radom musi mieć swoją podmiotowość. Mhm. A czy w Radomiu rolnik ma gdzie handlować? Nie zawsze jest tak, że rolnik ma czas handlować, bo jest część rolników, która po prostu hoduje, produkuje, wytwarza, no i naprawdę już nie ma tego czasu, żeby jeszcze jechać i po prostu bawić się w handel detaliczny. Ale dla tych rolników, którzy mają mniejsze areały, jak najbardziej powinna taka przestrzeń powstawać w miastach. Ja nie mówię, że tej przestrzeni nie ma, ale znowu, na tak duże miasto, 200-tysięczne, no parę tych targowisk w mieście, które już istnieją od iluś lat i są zdominowane przez operatorów handlarzy, którzy jakby skupują towar na lubelskiej, na giełdzie, więc to jest ta liczba stosunkowo za mało. Ja ostatnio przyjeżdżając przez planty w centrum, zauważyłem rolnika, którego już wielokrotnie, nawet kupowałem tam od niego produkty rolnicze, to zauważyłem straż miejską i mówię, zaciekawiło mnie to. Ja jako prezes fundacji mówię, no wypadałoby przynajmniej zainteresować się tym tematem, jako nie strona, ale no jako jakoś podsłuchujący. No i tak, wyszedłem z auta, podszedłem i mówię, czy ja mogę tutaj się przesłuchać i tak dalej. No i chodziło o to, że rolnik dostał mandat, bo źle tam postawił auto i tak dalej. No i ja mówię, czy ja mogę wyjść słowo, no bo tutaj by się właśnie tym mieszkańcom plant bardzo przydał taki rolnik. Jeszcze nie ma, daj Boże, no nie zakazują handlu przewoźnego, więc tu jest wszystko legalnie. Dlaczego każecie tutaj rolnika, jak on dla starszych ludzi, to jest niesamowite udogodnienie, bo nie oszukujmy się, ale z plant dojechać autokarem dla osoby 80-letniej, żeby zaoszczędziła i kupiła tam kilo marchewki, czy tam kilo ziemniaka i później to przewieźć w torbie, no to jest w tym momencie jakiś problem. Ale kiedy ma rolnika pod nosem, na osiedlu, no to jest super udogodnienie i duże niższe pieniądze, a teraz emeryci także patrzą na portfele, bo wszystko rośnie, czynsze, prąd i tak dalej. Więc moim zdaniem takie place, gdzie jak jest jeszcze w zamrażalce sprawa uchwały, która leży cały czas i nie jest powoływana przez gminy, a ta uchwała dotyczy piątków i sobót darmowych dla rolnika i udogodnień dla nich związanych, dla rolnika i domownika. A te udogodnienia właśnie są i dla rolnika, i dla tak naprawdę nabywcy, czyli dla klienta, dla konsumenta. Dlaczego? Ponieważ w tej uchwale jest napisane, że to są miejsca dogodne, mają być stworzone, czyli małe targowiska przez radnych, przez Radę Miasta. No tak, ale to jest odnośnie tej ustawy, która obowiązuje uchwały, od pierwszego ustawy. Ustawy, tak, ustawy podpisanej prezydenta. Dokładnie. Tak, a uchwały mają podjąć radni. Tak, indywidualnie. Mm-hmm. Natomiast podstawa prawna do tego, żeby takie uchwały podejmować jest. W myśli zapisów rolnicy mogą bez opłat targowych w piątki i w soboty w wyznaczonych przez władze gmin miejscach sprzedawać produkty wytworzone
tworzone w swoich gospodarstwach. To tak jak pan powiedział. Ustawa, tak jest. No właśnie, ale ona nie działa. Jeszcze przynajmniej nie ma jej tutaj, nie ma efektów tej ustawy. Ja cały czas czekam, bo ja wielokrotnie nawet na łamach państwa telewizji mówiłem o tym, że mogę porozmawiać z radnymi. Mi w ogóle nie chodzi tutaj o jakieś, nie wiem, partyjne czy partykularne interesy. Tu chodzi o to, żeby pomóc i rolnikom, ale i właśnie tym osobom starszym z osiedla, jednego, drugiego, trzeciego i z dostępnością tego towaru. Bo tu nie chodzi o to, czy rolnik ma miejsca wyznaczone, to chodzi właśnie, żeby iść, wyciągnąć rękę do konsumenta, żeby miał blisko. A te tereny najbardziej centralne, najbardziej jakby wartościowe w centrach, nie tylko naszego miasta, ale w naszym o zgrozo jest no w ilości niesamowitej, bo blisko 60 marketów na tak no, miasto niewielkie, no to jest ogromna ilość. Zabrane są najlepsze działki. No, no i nie ma wtedy też miejsca i placu dla rolnika, albo przynajmniej tak. Trudniej go znaleźć. No nie ma. Jeśli nie ma. Wszystko są pozabierane te miejsca i wcale tam nie pracuje, nie wiadomo jaka ilość osób, bo wiemy, że postęp jest tak duży, jeśli chodzi o informatyzację, więc powstają te same kasy samoobsługowe, a często starsi ludzie nie radzą sobie, ja sobie nie radzę z tymi kasami, więc potrzebuję porozmawiać po prostu w cztery oczy z kimś, kto chce mi oferować swój towar, no najlepiej jak to jest towar bezpośrednio kupiony od rolnika, bo to jest towar najzdrowszy, tańszy, no i wspieramy lokalną gospodarkę. Mhm. Uważam nasz naród i polską kulturę za tyle silną, że spodziewam się raczej polonizacji Ukraińców niż ukrainizacji Polski, napisał na Twitterze nowy prezes Konfederacji Sławomir Mentzen. Mhm. No właśnie, skąd ta zmiana? Dotychczas prowadzili państwo akcję, może nadal prowadzą stop ukrainizacji Polski. Czy ten temat, mówiąc kolokwialnie, właśnie tak nie rusza Polaków? Polacy się nie boją? No, w Sanoku Konfederacja zorganizowała protest i no, nikt na niego nie przyszedł. Tutaj my jako... Jako Rafał Foryś, ja nie będę komentował wypowiedzi koalicjantów. Doktor Sławomir Mentzen jak najbardziej jako liberał ma prawo do komentowania i tutaj naprawdę nic mi do tego, a ja jako członek... Ale jest prezesem również Konfederacji, której jest pan... W tym nasza siła, różnorodność, że każdy ma prawo wypowiedzieć się na własne tematy. To jest właśnie piękne w Konfederacji, że trafiamy do większej skali osób, bo nie ma jakiejś jednej strzałki, którą mamy się kierować i tak trafiać do tego i tego wyborcy. Nie, my przez tą różnorodność trafiamy do wielu obszarów. No tak, ale też nie ma obawy, czy ta różnorodna, można powiedzieć kolorowa lokomotywa, chociaż nie w tym znaczeniu, nie wykolei się, mówiąc krótko, właśnie ze względu na tą różnorodność. W żadnym wypadku. No my jako Konfederacja Korony Polskiej, my przestrzegamy i nasz apel poprzez stop ukrainizacji Polski i naszą broszurkę, to przez ten apel chcemy głównie trafić do Polaków i do polskiego rządu. Aby nie, ja powiem to wprost, nie dyskryminował naszego społeczeństwa, a nie uprzywilejowywał ludzi ze wschodniej granicy, bo to troszeczkę tak wygląda poprzez różnorakie no, socjalne dodatki, brak kolejek w szpitalach, no, uprzywilejowanie w miejscu do pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest uprzywilejowanie, a dyskryminacja Polaków. No i my chcemy przestrzegać, żeby polski rząd, polskie społeczeństwo wreszcie no, pomyślał, bo duże masy napływające z różnych stron świata w krótkim czasie do danego narodu nigdy dobrze nie wpłynęły na asymilację, na integrację narodów. Nigdy tak nie było w dziejach świata. Widzimy, co się dzieje, jeżeli chodzi o na przykład o muzułmanów, jeśli chodzi o Niemcy, że tam całe osiedla, czy Szwecje, całe osiedla się tworzą i to nie są byty, które one się za bardzo chcą zintegrować. Tak? One raczej chcą być tutaj skonsolidowane w jednym tutaj etnicznym podmiocie. Mhm. Panie przewodniczący, już na koniec. Słabe sondaże Konfederacji, partia balansuje na granicy progu wyborczego. W tle konflikt między wolnościowcami a nowym prezesem partii Sławomirem Mentzenem. Doktorem Mentzenem. I tutaj tam jest taki konflikt. Pojawił się, możemy wyczytać z depeszy, o jedynki na listach wyborczych i pytanie,
Czy po odejściu Janusza Korwin-Mikke w Konfederacji nastał czas prawdziwej dyktatury? W żadnym wypadku. Ja wiem, że wszyscy na to liczą, żeby Konfederacja wreszcie zniknęła ze sceny politycznej, żeby po prostu nas nie było. Myślę, że to jest taki początek przedwyborczy już tutaj, bo kampania tak naprawdę już się zaczęła, więc będą masę ataków. A jeżeli chodzi o sondaże i statystyki, ja w ogóle bym się tym nie przejmował, bo statystycznie PiS i jego właściciel mają po trzy nogi. A tutaj jeszcze dochodzi, jeżeli chodzi o sondaże, kto za te sondaże płaci, komu je zleca. No ja przypomnę tylko 2019 rok, to mało wiedział, ktokolwiek w ogóle no, słyszał o Konfederacji, no to były to jakieś jednostki, a wtedy nam dawali 2%, a my mieliśmy około 7-11 posłów w Sejmie. Więc a ten konflikt teraz nam o jedynki? Nie ma już, tam wszystko będzie dobrze, jest dogadane, naprawdę. Nie jest ma dyktatura? Nie ma żadnej dyktatury. U nas jest wolność, u nas jest konserwatyzm i narodowość, tak jak powinno powiedzieć. Trzy mocne trzony, czy to budowane przez Ruch Narodowy, czy przez Korwina i doktora, nowego prezesa doktora Sławomira Mentzena, no czy przez Konfederację Korony Polskiej. To jest piękne właśnie, w tej różnorodności docieramy do większej sfery ludzi, tak jak powiedziałem wcześniej. Nie ma dyktatury. W Konfederacji mówi Rafał Foryś, przewodniczący Radomskiego Okręgu Konfederacji Korony Polskiej oraz prezes Fundacji Rolni Handluje, który był gościem dzisiejszego kontrastu. Dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dzięki wielkie. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Dziękuję również Państwu i zapraszam oczywiście na kolejny kontrast. Maciej Zieliński, kłaniam się nisko. Do zobaczenia.